Komisja Europejska nie tylko informuje, jakie podejmie kroki, ale także podjęła kroki formalne. Jest przecież zgłoszona skarga na polski rząd, złożona już w połowie lipca w polskim przedstawicielstwie w Brukseli. Polska ma 2 miesiące na to, by się do tej skargi ustosunkować. Ona obejmuje 2 obszary. Z jednej strony to są działania dyskryminacyjne i to wprost należy czytać jako uchwały anty-LGBT podejmowane przez samorządy, a drugim zarzutem jest nielojalna współpraca państwa członkowskiego. To jest poważny zarzut. I teraz to, o czym informują urzędnicy, to jest zagrożenie dotyczące między innymi rozliczeń bieżących w projektów unijnych, a druga poważna to jest zablokowanie negocjacji nowego programu operacyjnego. Bieżące rozliczenia na dzisiaj, które Małopolska mogłaby mieć problem rozliczyć czy stracić, to jest 1,065 mld euro, olbrzymia kwota, ale jeszcze większą kwotą są środki w nowej perspektywie unijnej, to jest 2,570 mld euro. Jak popatrzymy na to także, jak rozgrywają się kwestie dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, tam Małopolska złożyła ponad 100 projektów na kwotę 40 kilku miliardów złotych. Na poważne inwestycje i szpitale, i nowoczesne centra edukacyjne na uczelniach, i konkretne inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej, ale także na przygotowanie wielu inwestycji, to zobaczymy skalę problemu. Te pieniądze są po prostu potrzebne na dynamiczny rozwój regionalny. Dodajmy do tego to, co się już wydarzyło, co komisja już wstrzymała, czyli zmiany w programie operacyjnym dotyczącego REACT-EU, czyli tych działań pomocowych dla przedsiębiorców i dla szpitali, tak ważne w momencie COVID-u. To jest 33,5 miliona euro. Których już nie mamy, mam nadzieję jeszcze nie mamy i zakończy się to dobrze, ale wiemy, że są zablokowane, a wiemy przecież także, że potrzebujemy tych pieniędzy w szpitalach, bo zbliża się następna fala covidowa. Potrzebujemy ich także dla przedsiębiorców, bo nie wiadomo, jakie będą ograniczenia. Jak popatrzymy na to, co dzieje się wobec Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i wstrzymania tych rozmów między Brukselą a Warszawą, bo poszło o to, jak tym zarządzać. Bruksela mówi, że regionalnie, czyli przez samorządy i ja też tak uważam. Polski rząd oczywiście chce to centralizować i tylko on chce dzielić te miliardy na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Póki co z jednej strony obiecuje działania transformacyjne, a z drugiej strony wydaje decyzję na otwieranie nowych kopalń. Tego się nie da pogodzić. W związku z tym zagrożone są olbrzymie miliardy. Tylko województwo śląskie ma 2 miliardy euro. Małopolska ma tylko 247 milionów euro. To są nieporównywalne, ale wielkie pieniądze. Jeżeli popatrzymy na ten chaos w relacjach z Komisją Europejską, obejmując już coraz większe środki finansowe, to zobaczymy także bezradność, nieporadność i szkodnictwo uprawiane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w relacji z Komisją Europejską. Do Krajowego Planu Odbudowy Małopolska zgłosiła 100 projektów na łączną kwotę 38 miliardów 559 złotych. To są kwoty w złotówkach przeliczane tym razem, ponieważ przeliczane były także na konkretne rzeczy, ale teraz wybaczcie Państwo, przejdę do szczegółów, bo chciałbym też opowiedzieć o tych konkretnych projektach, które miały szansę uzyskać dofinansowanie, bo to, że to tradycyjne będzie bezpieczeństwo, cyfryzacja, ochrona środowiska, służba zdrowia, nowe inwestycje, to wiemy. Ale jakie konkretnie to inwestycje? Na przykład Centrum Muzyki w Krakowie, i to krakowskie, i to małopolskie. Budowa Centrum Kultury na Ruczaju, Muzeum Miejsce Pamięci Karla Auschwitz, Krakowskie Centrum Muzyki, Centrum Literatury i Języka Planeta Lema, zabytkowy gmach Główny Muzeum Archeologicznego, rewitalizacja historycznych podziemi opactwa benedyktynów w Tyńcu, w Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Laboratorium Nowych Technologii na Uniwersytecie Rolniczym, Centrum Kultury i Rekreacji na Czarnogórskiej, budowa krytej pływalni z oddziałami integracyjnymi na przykład na osiedlu Bohaterów Września w Nowej Hucie, budowa całorocznego ośrodka sportów zimowych, ale także kwestie związane z Igrzyskami Europejskimi w Krakowie i w Małopolsce, bo z jednej strony to są pieniądze na organizację tych zawodów, a z drugiej strony na konkretne inwestycje, tak jak na modernizację stadionu Reimana, czyli Stadionu Wisły Kraków, budowa hali widowiskowej, budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Monte Cassino i wiele, wiele innych sportowych inwestycji. Ale także rewitalizacja Parku Jordana i Zieleń Miejska w Krakowie, rozwój systemu transportu drogowego w Krakowie, Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Szpitalu Dietla, Centrum Leczenia Uzależnień Zdrowia Psychicznego, rozbudowa kampusu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także na przykład rozbudowa nowego działu szpitalnego działu ratunkowego w Szpitalu Żeromskiego, czy na przykład inwestycje związane z przygotowaniem terenów pod inwestycje Nowej Hucie Przyszłości. 100 konkretnych inwestycji
w Krakowie i w Małopolsce. Te przykłady są oczywiście krakowskie, które aplikowały środku z Krajowego Planu i Odbudowy.